W miejscowości Dłużek mamy tablice poświęcone twórczości Melchiora Wańkowicza. Marek Jermowicz, witamy w barwach Warmii i Mazur, w programie obecnym w kilku stacjach radiowych i telewizji Kopernik, w studiu Plusa i Kopernika. Sławomir Ambroziak, wójt gminy Jedwabno. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No, wystarczy, żeby w danym miejscu znany pisarz częściej przesiadywał. Już taki element jest wykorzystywany na zachodzie Europy, żeby stworzyć tam jakąś specjalną ławeczkę, odlew tego pisarza i wyeksponować, zrobić z tego miejsca coś wyjątkowego i ciekawego. Nam brakuje takiej wyobraźni, czy też może dopiero przed nami, jeżeli chodzi o polskie gminy, no seria takich pomysłów, eksponowanie historii w sposób taki ciekawy, promocyjny. Ja sądzę, że dopiero się uczymy, aczkolwiek coraz więcej widać to w terenie, nawet w Łomży kiedyś widziałem ławkę, na której można usiąść razem z Hanką Bielicką. My ostatnio u siebie na terenie gminy Jedwabno w miejscowości Dłużek mamy tablice poświęcone twórczości Melchiora Wańkowicza, który przyjechał do tej miejscowości, bardzo, bardzo barwny sposób oddał życie tej miejscowości i ich przeżycia tragiczne. Też tam powstała rzeźba Smętka, czyli tak na dobrą sprawę tytułowego bohatera jego książki. Ostatnio w tym roku mieliśmy też taką rekonstrukcję, że przeprowadziliśmy za pomocą aktorów z Teatru Jaracza inscenizację rozmowy pisarza, który przyjechał do kościoła też w Jedwabnie, opisał tą rozmowę wówczas w tej książce z miejscowym duszpasterzem księdzem Brzeszczyńskim. Cieszyło się to dosyć dużym zainteresowaniem wśród i zarówno mieszkańców, jak i turystów. Ja sądzę, że takie elementy drobne, bo one to nie są jakoś kosztowne rzeczy do przeprowadzenia, do zrealizowania. Takie drobne elementy tworzą pewien klimat. Ludzie poznają historię w sposób atrakcyjny i sądzę, że będzie coraz więcej tego typu pomysłów. To się pewnie z czasem po naszych gminach warmińsko-mazurskich też rozleje. Jeden będzie podglądał od drugiego, sąsiada coś ściągnie, przeniesie na swój grunt, co u niego takiego się wydarzyło, żeby to pokazać i mieszkańcom, i turystom. Ja sądzę, że to jest dopiero przed nami. Jeżeli spojrzymy na te elementy związane z historią, takim pewnie ważnym elementem byłoby to, żeby te drobiazgi historyczne też pojawiały się w przewodnikach turystycznych, czy na portalach turystycznych, bo ten turysta skądś musi wiedzieć, że to tam jest. Tak, dokładnie. Dlatego też staramy się w jakiś sposób utrwalać to zarówno w internecie, jeżeli chodzi o takie wydarzenia, ale również robimy tak, że co roku staramy się coś innego pokazać, bo nie oszukujmy się, w przypadku naszej gminy jesteśmy małą gminą, nie stać nas co roku na wydawanie na tą samą, załóżmy, rekonstrukcję określonych środków finansowych. Dlatego wolimy co roku pokazać coś innego, co akurat jest powiązane z jakąś tam rocznicą wydarzeń. W związku z tym, że w tym roku jest stulecie niepodległości, to pokazaliśmy właśnie taką rekonstrukcję związaną z tym, że Jedwabno od 1918 roku należało do Polski, bo tak nie było, ale raczej staraliśmy się pokazać, jakie wydarzenia tej polskości właśnie w tych latach na początku XX wieku i w okresie międzywojennym świadczyły. Także jednak też u nas mówiono i w języku polskim, i były zwyczaje również takie typowo polskie. A moda na muzea w poszczególnych gminach, gdzie można w sposób, nie wiem, taki multimedialny przejrzeć fotografie, jakieś archiwalia. Może to jest taki kierunek, który będą gminy powoli w Polsce wprowadzać. Ja sądzę, że każda gmina powinna szukać tego, co jest dla niej charakterystyczne i czego nie ma nigdzie indziej na to stawiać. My ostatnio przy projekcie dotyczącym jednej ze świetlic wymyśliliśmy coś takiego, aby oczywiście zdobyć więcej punktów w ocenie, bo to było punktowane jak Muzeum Szlaku Tatarskiego, bo pomiędzy Olsztynkiem a Pasymiem istnieje tak naprawdę w dużej części w lasach, przebiegających m.in. Przez gminę Jedwabno, szlak tatarski. Chcieliśmy pokazać, jak to Tatarzy od Olsztynka do Pasymia przebyli drogę, żeby kolejne miasto spalić.
sądzę, że to... Jak z jednej to Tatarzy. Strony, tak, tak. Z jednej strony jest to ciekawe dla samych mieszkańców, bo to tak jakby pokazuje coś, gdzie jako takie mity krążyły, że ten szlak tatarski jest. Bo tą drogę się nazywa u nas popularnie Tatarka, ale ludzie nie za bardzo wiedzą, o co chodzi i z czym to jest związane. Więc sądzę, że jak skończymy już tutaj, bo w chwili obecnej trwają prace budowlane, chociaż to będzie zwykła świetlica wiejska, ale tak naprawdę ta wystawa, która będzie tam w środku, będzie naprawdę uczyła lokalnej historii i będzie również, sądzę, z zainteresowaniem przyjmowana przez turystów. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik, www.kopernik.tv. Sławomir Ambroziak, wójt gminy Jedwabno, był Państwa i moim gościem. Marek Jarmowicz, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv